Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie się dzisiaj pojawiłem, żeby pokazać nasz najnowszy produkt, czyli komiks Sacco di Roma, o którym mówiłem już na targach i który pokazywałem na targach, ale proszę Państwa, nigdy dosyć. Czekaliśmy na to dosyć długo. Tak się to złożyło. Nic na to nie umiem poradzić. Proszę Państwa, produkt jest jak widać luksusowy, czyli taki jak lubię. Mamy złoto na zewnątrz i w środku. Mieliśmy tę przykrą przygodę, która spowodowała, nie dysponujemy całym nakładem, bo został źle wklejony alonż. No cóż, i tak się zdarza. Całe szczęście drukarnia stanęła na wysokości zadania i to zostało poprawione. I teraz ja partiami dostaję te albumy i one przychodzą tutaj, przychodzą do mnie do grodziska i mam nadzieję, że starczy dla wszystkich na święta, a cały nakład pojawi się u nas no pewnie po nowym roku. Proszę Państwa, no cóż ja będę mówił, zaplanowaliśmy ten produkt dawno. Chcielibyśmy, żeby to było właśnie tak pokazane, jak nam się zdaje, że być powinno. Powiem wprost, no, jesteśmy ludźmi papieża, o tak, byśmy to ujęli, w kategoriach XVI-wiecznych. Stoimy po stronie Rzymu, a nie po stronie cesarza, nie po stronie władzy świeckiej, stoimy po tej drugiej stronie. To oczywiście niesie ze sobą pewne konsekwencje, zmusza nas do określonych wyborów. Ja z satysfakcją odnotowałem taki fakt na targach we Wrocławiu, bo w Warszawie to nie było widoczne, dlatego że entuzjazm był duży, ale na targach we Wrocławiu odnotowałem, że ja się nie muszę z tego tłumaczyć. To fajne. Przyszedł jakiś pan i coś zaczął mówić, że tam ostatni kardynał powieszony, coś tam, jakieś takie antykościelne rzeczy. Myśmy z kolegami stanęli, powiedzieliśmy, że mamy inne zdanie na ten temat. Pan się z miejsca wyciszył, nie było żadnych żartów, więc zrobiliśmy to i nie musimy się tłumaczyć. I myślę, że nie będziemy się musieli tłumaczyć już z żadnego innego produktu, nawet jeżeli ktoś nam będzie zarzucał jakieś niedociągnięcia, których się nigdy nie uniknie. Ja to chciałbym podkreślić, ponieważ niedociągnięć się nigdy nie uniknie, a ludzie, którzy dążą do doskonałości i uważają, że emitują coś absolutnie całkowicie skończonego i doskonałego, niestety się mylą i albo tego po prostu nie zrobią, albo okaże się, że licząc miejsca po przecinku zapomnieli, że im się coś w jednościach nie zgadza. No więc proszę Państwa, tak to jest z naszym albumem. Nie mamy budżetu na film, więc Tomasz to zaplanował, żeby było filmowo. Wszyscy widzimy, że to jest plakat filmowy z aktorami. Tutaj mamy zapowiedzi. Występują papież Klemens VII, cesarz Karol V, Marcin Luther, król Henryk VIII, Karol de Bourbon, Giovanni della Bandenere oraz Michał Anioł Buonarroti. Wszyscy ci ludzie są, proszę Państwa, w tym albumie. Mam nadzieję, że są rozpoznawalni. Tak to zwykle bywa u Tomka. Jest tutaj mnóstwo tropów kulturowych, jak to lubią sobie nazwać ludzie, którzy się z nami nie zgadzają. I to zawsze bardzo śmieszy, ponieważ ci wszyscy przemądrzy akademicy, ci wszyscy aspirujący do nie wiadomo jak wielkich wyczynów na niwie sztuki, czy to literackiej, czy jakiejś wizualnej, propagandyści lewicowi, oni uważają, że oni dla siebie zawłaszczyli tę metodę komunikacji pozawerbalnej z widzem, tak? Tych wszystkich przymrużeń oczu, dodatkowych znaczeń, że to jest ich i oni tego będą używać. No więc proszę Państwa, oni nie mają o tym pojęcia. To jest raz, dwa. No nie czynią tego, dlatego że nasi przeciwnicy chcą przede wszystkim dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców i to ich zmusza do upraszczania komunikatów. Drastycznego, tak? Czyli, a co to znaczy? To znaczy, że idiotyzmy
filmy nazywane są głębokimi myślami na przykład, albo prymitywne obrazki nazywane są wielką sztuką. Człowiek, który nie jest w stanie powiedzieć niczego sensownego, no, zostaje mianowany jakimś guru od komunikacji i tak w kółko, a wszystko to po to, żeby skusić i uwieść jak największą ilość ludzi, którzy rozumieją komunikaty najprostsze. No więc my nie celujemy w ten target, bo tak naprawdę ten target nie istnieje. To jest jedno wielkie złudzenie, które zostało po komunizmie. Nie istnieje masa. To jest, ja nie wiem, kiedy oni się z tego wyleczą, ale chyba nigdy, bo nawet jeżeli sami zrozumieją, że nie istnieje masa, to ludzie, którzy dają im pieniądze, zmuszą ich do tego, żeby oni uwierzyli, że trzeba produkować komunikaty masowe, tak? Na przykład, no cóż to za lewica, cóż to za komuna bez masy, no to, nie ma czegoś takiego. No więc my się odrywamy od tych pojęć w ogóle i, proszę Państwa, szybujemy w stratosferę. Nawet jeżeli coś tam nam z kadłuba odleci, to się tym nie przejmujemy, tylko pędzimy dalej. Nie wiem, jak to będzie dalej z tymi naszymi projektami obrazkowymi. Być może coś wymyślimy, a być może nie, to nie wiem. Na razie trzeba sprzedać to, co jest, czyli przede wszystkim Sacco di Roma. Ja proszę Państwa, że tak nie przewracać, już to zrobiłem, ale jeszcze raz zrobię. Pokażę moją ulubioną planszę, czyli bitwę pod Pawią, tak jak ona z pewnością nie wyglądała, ale tak jest pięknie narysowana, że aż szkoda na to nie popatrzeć jeszcze raz, tak? No i może jeszcze jedną planszę pokażę z Karolem de Bourbon, który maszeruje pod Rzym po śmierć, ale o tym nie wie. I tutaj pięknie wygląda z tą butelką Bourbona z roku 1527 w ręku odkorkowaną, otoczony żołnierzami i oficerami niemieckimi, których tak naprawdę nienawidzi jak psów, a musi ich prowadzić na stolicę Piotrową. Proszę Państwa, fantastyczne są te ilustracje, fantastyczne jest to złoto w środku, które się mieni. Wszystko to jest bardzo piękne. Ja tego nie widziałem, dlatego że kiedy ja te plansze dostawałem, to te miejsca złote nie były złote, więc całe to bogactwo mi umykało. No ale teraz wszyscy mogą się temu przyjrzeć. Zamek Świętego Anioła huczy, biją z niego armaty i jest cały złoty. Prawie na każdej stronie to mamy. Złote zbroje, złocone rzeźby i przy tym wszystkim, proszę Państwa, to jest też zabawne, bo czasem zarzuca nam się taniochę, tak? To jest dopiero odwrócenie pojęć. To jest, ja pękam ze śmiechu, bo wydajemy na to niemało i zarzuca nam się taniochę. Dlatego, że tak się sprawy porobiły i tak się pokomplikowały, że dzisiaj jak coś jest, przepraszam bardzo, wystrugane z kory i do tego jest dołączony foliowy żagielek na zapałce, a ten żagielek jest zrobiony z cukierków, cukierka od mieszanki krakowskiej, z mieszanki krakowskiej wyjętego, czy mieszanki czekoladowej, mieszanka krakowska, to by się coś pomyliło. Nieważne, chodzi o cukierki. No to jest jakaś niewysłowiona jakość po prostu, a jak ktoś robi na bogato, no to na pewno ma złe intencje, a jeszcze do tego jest jakimś indolentem estetycznym i usiłuje epatować widza tym przepychem, zamiast się skupić na jakości. No więc to, proszę Państwa, to jest pomieszanie z poplątaniem. Pomieszanie z poplątaniem. Po pierwsze, nauczcie się tak rysować najpierw gamonie, jak tutaj jest narysowane, a potem dyskutujcie o przepychu, złocie, dodatkowym kolorze w środku i temu podobnych rzeczach. Proszę Państwa, słów kilka o sprawach istotnych, czyli o cenie. Nie przyjmuję do wiadomości, że ten komiks jest drogi. Komiks kosztuje 60 zł, przy tej jakości to jest, on powinien kosztować 120. Stałem teraz na targu we Wrocławiu, naprzeciwko miałem stoisko komiksowe. Te komiksy robione w sposób żenujący, uproszczoną kreską, całkowicie podporządkowane propagandzie,
wtórne, powtarzalne. Ceny, proszę Państwa, od 80 zł za najmarniejszy czarno-biały album do 120-150. Nie ma o czym gadać w ogóle. Nie ma o czym gadać. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i zacznie się o ten komiks targować, to po prostu go wyrzucę, dlatego że nie będę w ogóle tego słuchał. Podobnie jak innych rzeczy nie będę słuchał, bo to po tym Wrocławiu mam już trochę dosyć słuchania, że ceny moich książek są zaporowe. To proszę nie kupować, jak są zaporowe. I tyle. Proszę sobie kupić flaszkę i to też daje jakąś satysfakcję. Niekoniecznie trzeba kupować książki. No więc obniżyłem trochę cen, ale już tego więcej nie zrobię. Ale to jest nie tego, żeby było jasne. Proszę Państwa, to jest cena niezwykle przystępna, zważywszy na to, jakie są ceny na rynku i jakich chwytów się i mają autorzy, żeby obniżyć jakość produktu, a jednocześnie pozostawić wysoką cenę. Myśmy tutaj się żadnych nieczystych chwytów nie imali. Wszystko jest tak, jak powinno być i moim zdaniem cena jest stosowna do jakości tego produktu. Zachęcam Państwa serdecznie, Sacco di Roma, ja wygłaszam jeszcze o tym wykład w Turnie pod Toruniem, ten wykład pewnie się niebawem ukaże w całości, zrobimy taki wyjątek, dlatego że to jest element promocji tego produktu i on musi się ukazać. Może trochę o sprzedaży. Jutro przyjedzie, pojutrze przyjedzie jeszcze 200 egzemplarzy i to mam nadzieję starczy do świąt, a jak się sprzeda te 200 egzemplarzy, to tak naprawdę połowa nakładu jest sprzedana. Uważam, że to jest wynik, więc jak ktoś chce mieć ten komiks, to niech go sobie kupi, bo potem będzie płacz, że a było, a nie ma. Ja go sprzedam i nie wznowię na razie. Sprzedam i nie wznowię. To obiecuję, dlatego że przygotowuję serię innych produktów, które wejdą na miejsce tego i też mnie utrzymają spokojnie na powierzchni. A są bardzo ciekawe. Wejdzie baśń trzecia choćby. Więc dobrze radzę, bo potem wysłuchuję całej serii jakichś lamentów, a ja chciałem, ale coś tam, proszę Państwa, no ja nie, za nikogo nie będę decydował. Mam mnóstwo ograniczeń, tak? To nie jest tak, że jestem jakimś demiurgiem, który wyczarowuje coś z niczego i wszystko dzieje się tak, jak on chce. Jest dokładnie odwrotnie. Chyba nic w tym roku nie działo się tak, jak ja chciałem, a wszystko wbrew mnie. No więc polecam Państwa uwadze, cenę, jakość i czas, bo nie zostało go wiele. A i przypominam, że Poczta Polska pracuje już na zwiększonych obrotach i to, co się dzieje na poczcie, ja dzisiaj byłem w urzędzie, to jest horror, tam się nie da przejść na zapleczu. To jest po prostu, wszystko jest zawalone paczkami. Kurierzy wyrywają je sobie z rąk, poukładanie tego na samochodach, to jest dziki horror, tam się nie można zbliżyć. Więc jeżeli ktoś liczy, że zamówi to na tydzień przed świętami, to do niego dojdzie, to może się srodze zawieść. Po prostu. Może się srodze zawieść. Dlatego, że nie przerobią tego. Mamy dzisiaj, jutro jest 10 grudnia, tak? Do 15 grudnia najpóźniej trzeba złożyć te zamówienia. Jeżeli one nie pójdą, to po prostu nie pójdą. I tyle. Ale mamy cały przyszły rok i różne inne okazje, także zachęcam. Dziękuję Państwu bardzo. Sacco di Roma, Tomasz Bereźnicki to zilustrował i stworzył. Ja napisałem scenariusz, też miejscami przez Tomka uzupełniany. Nasze wspólne dzieło. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.